kiedyś jesienna depresja kojarzyła się nam po prostu ze złym samopoczuciem. Dzisiaj słowo depresja niestety budzi bardzo negatywne emocje i może się kojarzyć nawet z utratą życia. Dlatego, że te różne stany depresyjne niestety często doprowadzają nawet do samobójstw. Na temat depresji będę rozmawiała z moim ostatnim już gościem, pani Marta Wojtas, psycholog. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam państwa. Depresja ma niejedną twarz, ma wiele twarzy. Depresję może mieć dziecko 5-letnie, dziecko 12-letnie, ale też i kobieta 30-40-letnia, ale również staruszek 80-letni. Czy możemy w ogóle zadawać pytanie, która depresja jest najgorsza? Myślę, że nie, że warto zdać sobie sprawę, że że depresja jest chorobą. I każdy, kto doświadcza depresji na swój sposób, no jakby odczuwa ją równie dotkliwie, równie mocno, bo bardzo często depresja wiąże się z bardzo trudnymi emocjami, trudnymi stanami, ze bardzo obniżonym, złym samopoczuciem i zarówno dzieci, jak i dorośli mogą przeżywać cierpienie i przeżywają to cierpienie rzeczywiście chorując na tę chorobę. Pani Marto, to jest bardzo trudne zadanie dla osób, które są obok, które widzą tę osobę cierpiącą. Zadać pytanie, masz depresję, masz myśli samobójcze? Jak pomóc takiej osobie? Bo często osoba z depresją, ona nie chce chyba rozmawiać, ona jest wyłączona, ona jest taka nieobecna. Myślę, że na pewno warto pytać o to, jak się czują osoby wokół nas, bo to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zobaczyć, że coś dzieje się nie tak. Natomiast warto też zaznaczyć, że depresję powinien zdiagnozować specjalista, że jakby tak potocznie często używamy tego słowa, natomiast nie wszystko, co czujemy, jest depresją i nie zawsze ta depresja ma formę, którą nazywamy depresją, ma formę choroby, że tą chorobę diagnozują psychiatrzy, że rzeczywiście to jest tak, że warto się zwracać o pomoc do specjalisty, zanim jednak sobie sami stwierdzimy, że mamy tą chorobę, to zaburzenie. I myślę sobie, że to, czego potrzebują chyba wszyscy ludzie, nawet ci, którzy nie mają depresji albo po prostu się źle czują, to jest to, żeby się zainteresować ich stanem. U nas w fundacji dajemy dzieciom siłę, w której pracuję, prowadzimy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111 i naprawdę to, co mówi młodzież i dzieci w telefonie, to jest naprawdę wołanie o to, żeby dorośli zainteresowali się tym, jak oni się czują, jakby uznali to, że mogą się źle czuć, że może mogą cierpieć i że to cierpienie nie musi być właśnie związane z jakimiś konkretnymi wydarzeniami w ich życiu, tylko może być związane na przykład z depresją młodzieńczą, która wymaga również pomocy specjalistów w wielu przypadkach. Mamy chwilę, więc omówmy sobie, czy dziecko 5-letnie może mieć już depresję, czy jeszcze nie? No, w ogóle depresję diagnozuje się raczej u starszych dzieci, tak? Myślę, że małe dzieci jakby też mogą wyrażać różne jakby trudne swoje stany, jakby mogą przeżywać duży smutek, mogą przeżywać jakby takie stany depresyjne, no, jakby takim wyglądzie, tak, klinicznym i oczywiście jakby może to mieć podobny obraz, natomiast taką jakby już chorobę diagnozuje się u starszych. Jest to dziecko wtedy 13-14-letnie, u takiego dziecka już można zdiagnozować i wtedy jak pomóc? Myślę, że jakby w tym wieku pojawiają się już diagnozy i jeżeli rzeczywiście jest to depresja, to lekarz, psychiatra na pewno wtedy może zdecydować o włączeniu farmakoterapii, czyli leków i na pewno bardzo ważna jest też psychoterapia, która też ma dużą skuteczność. Pani Marto, wtedy pojawia się też głos rodziców pod tytułem nie chcę faszerować swojego dziecka lekami. No, myślę, że głos zdroworozsądkowy, ale czasem trzeba jakby uznać to, że no, jakby nie jesteśmy lekarzami, tak? I że to lekarz jakby wie, że kiedy ktoś jest chory, potrzebne mu są leki. I czasem te leki mogą przynieść dużą poprawę. I ja myślę, że to jest tak, że ta farmakoterapia jest też jakby taką towarzyszącą tutaj pomocą. Że to nie jest tak, że to tylko leki pomagają. Na to warto zwrócić uwagę, że jeżeli nie towarzyszy temu psychologowi,
psychoterapia i praca nad tymi mechanizmami, które też jakoś wewnętrznie powodują ten stan choroby u konkretnej osoby, no to rzeczywiście jakby farmakoterapia może być skuteczna tylko do jakby pewnego momentu, mogą te stany nawracać, a tu chodzi o to, żeby naprawdę komuś pomóc, jakby sięgając głęboko, tak, sięgając do różnych mechanizmów, które są w człowieku, w jego psychice. Kiedy rozmawia pani z nastolatkami, czy te dzieci podają powód swojego samopoczucia, swojego stanu, ale czy też mówią, że nie chcę się przyznać, że mam depresję przed kolegą, koleżanką z klasy, bo się po prostu tego wstydzę i będą jeszcze bardziej się dzieciaki śmiały? Ja myślę, że wśród młodych ludzi, nastolatków, którzy najwięcej dzwonią do 116-111, to jest tak, że nie zawsze jest taki konkretny powód. Pamiętajmy, że okres dojrzewania jest bardzo burzliwym okresem i może być tak, że na przykład nie będzie obiektywnych przyczyn stanu takiej depresji właśnie, czy jakiejś huśtawki emocjonalnej, której doświadcza młody człowiek. I jakby niekoniecznie ten powód konkretny musi być. Czy dzieci się wstydzą, czy młodzi ludzie się wstydzą? Myślę, że tak, że ukrywają często emocje, że nie, ukrywają przede wszystkim to, że sobie nie radzą i stąd jakby często różne problemy związane z autoagresją, z myślami samobójczymi, że to są takie sytuacje, w których ktoś po prostu sobie nie radzi, ale też czuje się jakiś taki jakby bezradny i sam w tym wszystkim i dlatego pojawiają się też takie pomysły na takie rozwiązania, tak, czyli na zrobienie sobie krzywdy, na drastyczne przerwanie tego, co czuję w tym momencie. Myślę, że właśnie to jest, jakby to pokazuje, jak bardzo żyjemy w takiej kulturze też dużej samotności, tak, takiego jednak takiego odłączenia się od ludzi, że te głębokie jakieś przeżycia, te trudne przeżycia rzeczywiście wiele osób w sobie ukrywa. Trudnym przeżyciem też jest dla kobiety już takiej dorosłej, 40-50-letniej też samotność. Ta samotność jest pokierowana po prostu czasami z wyboru, tak się życie układa, ale też bardzo często śmiercią małżonka. No i wtedy zaczyna się kobieta zamykać w sobie. Ta relacja z dziećmi często też się psuje. Jak zauważyć u dorosłej kobiety na przykład, czy u dorosłego mężczyzny, jak pomóc dorosłej osobie, jak dziecko, czy w ogóle dziecko dorosłe powinno angażować się w chorobę matki czy ojca? Ja myślę, że jakby różne są sprawy, tak jakby, które pani poruszyła, bo jakby jeżeli jest jakiś problem utraty i to utrata bardzo często niesie za sobą ten okres żałoby, którego jakimś takim stanem następującym po sobie jest, może być depresja, tak? I żałoba się może zamknąć i może jakby można wyjść z tego stanu takiej dezorganizacji, ale można też z tego nie wyjść samemu i właśnie wtedy być może jest potrzebna pomoc specjalistów. Jeszcze bym wróciła do tego, co pani powiedziała na początku, bo to jest bardzo ważne, że depresja nie musi tak wyglądać, jak wyobrażamy sobie ją, że ktoś jest bardzo smutny i może jakiś ma obniżony nastrój i mniej kontaktu z osobami dookoła. Może być bardzo różnie. Wiemy o tym, że depresja przybiera też różne maski i może być bardzo uśmiechnięty ten człowiek, z którym jakby się spotykamy i go widzimy, a wewnętrznie może przeżywać ogromne cierpienie. Myślę, że to potrzeba po prostu dużej wrażliwości i zainteresowania drugim człowiekiem, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się w nim dzieje i na pewno warto zachęcać do tego, żeby szukała taka osoba pomocy, że to, że ktoś w ogóle to dostrzeże i powie, wiesz, możesz dostać pomoc, nie jesteś sam, nie jesteś sama, to już jest bardzo ważne. A co jeżeli ta osoba mówi, nie, wydaje ci się, ja wcale nie mam depresji, daj mi święty spokój, jak wtedy rozmawiać? No, ma do tego prawo, tak? To jest tak, że każdy ma prawo wybierać, czy korzysta z pomocy, czy przyjmuje tę pomoc, może też jej nie przyjąć. I myślę, że są takie sytuacje, w których jakoś musimy to uznać, tak? I oczywiście możemy zachęcać, możemy podawać różne miejsca, do których ta osoba, kiedy będzie gotowa, czy będzie czuła, że to już jest jakby ten czas, że chce o tym porozmawiać, pójdzie i się sięgnie po tę pomoc, ale jeśli nie chce jej przyjąć, to jakoś to jest jej decyzja i jej prawo. Temat bardzo ważny niestety, aż boję się pytać, ile telefonów dziennie państwo, pani odbiera.
Telefon dzwoni cały czas, odbieramy setki telefonów dziennie i tak naprawdę myślę, że od zeszłego roku wykonujemy przynajmniej kilkadziesiąt interwencji w sprawie zagrożenia życia i zdrowia młodych ludzi miesięcznie. Czyli to jest ogromna liczba. To jest ogromna liczba i myślę, że to, co widać w telefonie, który jest anonimowy, tak, w którym młodzi ludzie często się naprawdę otwierają, bo jakby czują się bezpiecznie, to, że tych myśli samobójczych i tych sytuacji związanych z autoagresją, z samookaleczaniem jest bardzo dużo. I myślę, że to jest taka, to jest alarmujące, i myślę, że po prostu młodzi ludzie wymagają dużego wsparcia. W tej też trudnej sytuacji, jaka jest niewątpliwie związana z pandemią, ale też w tych czasach, które też są trudne i niestety wspierają to poczucie samotności w wielu przypadkach. Chowamy się za ekranami, chowamy się za różnymi urządzeniami, a tak naprawdę potrzebny jest kontakt z człowiekiem. Bardzo pani dziękuję za ten ważny głos. Za tymi liczbami, statystykami kryją się ludzie. I chcę naszym widzom powiedzieć, że nie warto, że nie trzeba czekać, żeby zadzwonić. Jeżeli macie państwo ten gorszy czas, gorszy dzień, po prostu trzeba zadzwonić. Bardzo dziękuję. Pani Marta Wojtas, psycholog, dziękuję, była państwa i moim gościem. A ja naszym widzom dzisiaj życzę spokoju, zdrowia, uśmiechu na twarzy i życzę tego, aby dzisiaj coś dobrego was spotkało. Do zobaczenia jutro.